Powiat tarnogórski, a w szczególności Tarnowskie Góry, to miejscowości, które dość często odwiedzamy, aby pokazać Państwu ciekawe miejsca, których jest tutaj bez liku. Także dzisiaj zwiedzimy kolejną tarnogórską perełkę, jaką jest Pałac w Rybnej. Rybna to dzielnica Tarnowskich Gór, położona przy zachodniej granicy tego miasta. O miejscowości tej możemy przeczytać już w późno średniowiecznych źródłach, bowiem pierwsza wzmianka dotycząca Rybnej pochodzi z roku 1415. Historia Pałacu w Rybnej jest oczywiście zdecydowanie krótsza, albowiem jego budowę zakończono w roku 1796. Budynek usytuowany jest na planie prostokąta, posiada dwie kondygnacje zakończone pięknym mansardowym dachem. O przeszłości tego miejsca, teraźniejszości, a także planach na przyszłość opowie nam jednak dyrektor Pałacu w Rybnej, pan Sebastian Markisz. Znajdujemy się w Pałacu w Rybnej, w Tarnogórskiej Instytucji Kultury, prowadzonej przez miasto, jak sama nazwa wskazuje, Tarnowskie Góry. Historia Pałacu w Rybnej jest historią bardzo długą i skomplikowaną, dlatego że pałac przechodził różne losy w okresie swojego istnienia. A mianowicie od chwili, kiedy powstał w 1796 roku, najpierw przechodził przez ręce czterech rodzin. To są rodziny Chrząszczewskich, Warkoczów, Koszuckich. Ostatnią rodziną, która była właścicielem Pałacu w Rybnej, to była rodzina Donesmarków. W okresie międzywojennym Pałac w Rybnej był miejscem ćwiczeń Polskiego Związku Strzeleckiego. Po wojnie niestety Pałac w Rybnej w 1945 roku został zamieniony w mieszkania komunalne i uległ tak naprawdę całkowitej dewastacji. Dopiero w 1974 roku zakłady Zemet z Tarnowskich Gór zabrały się za odbudowę tak naprawdę pałacu i przywrócenie go do pierwotnego stanu. Później w pałacu gościł Polski Związek Artystów i tak naprawdę dopiero w roku 2011, po skończonej rewitalizacji, bo pałac przeszedł kolejną rewitalizację, stał się instytucją kultury Tarnowskich Gór. Pałac w Rybnej, tak jak mówiłem, przechodził ciężkie koleje losu tak naprawdę i tak jak mówię, w 1974 roku był prawie totalnie zrujnowany. To włącznie z tym, że nie było tutaj, albo częściowo były zachowane stropy, schody, no był w ruinie, naprawdę pałac był w ruinie. Więc tak naprawdę jedyne zdjęcia, które mamy gdzieś w archiwum, tak, jak ten pałac wyglądał, to są zdjęcia z lat 30. i z okresu międzywojennego. Tam się zachowały bodajże dwie fotografie. Nikt tak naprawdę, być może są gdzieś, ale my nie mamy takich zdjęć i my nie wiemy, jak on wyglądał na samym początku, tak, wtedy, kiedy powstał. Mówię, pierwsze zdjęcie, znaczy jedyne zdjęcie, które mamy, to wtedy, kiedy był tu Polski Związek Strzelecki, czyli okres międzywojenny i później zdjęcia dopiero po wojnie, zdjęcia zrujnowanego pałacu. Nie mamy żadnych zdjęć takich pierwotnych, w sensie jak on wyglądał na samym początku, wtedy kiedy powstał. Wnętrza oczywiście są stylizowane, tak, na ten okres, kiedy pałac działał. Z oryginalnych rzeczy, dlatego że swego czasu miałem tu rzeczoznawcę, który jakby sprawdzał, co to jest oryginalne, a co nie, bo sam byłem ciekawy tak naprawdę, które z tych rzeczy, które się tu zachowały, są oryginalne. To z oryginalnych rzeczy udało się, ale też nie wiemy, czy one były na samym początku, czy po prostu ktoś je pozyskał. To są żyrandole, które tutaj są i część podłóg. Do Pałacu w Rybnej warto przyjechać z kilku względów. Po pierwsze, piękne wnętrza, piękne otoczenie. Ale najważniejszym atutem tak naprawdę Pałacu w Rybnej to są wydarzenia, które dzieją się u nas w pałacu, czyli koncerty muzyki klasycznej, koncerty muzyki barokowej, przed nami wiosna barokowa, to między innymi koncerty noworoczne, to tarnogórskie spotkania jazzowe jesienią. W pałacu cały czas coś się dzieje, staramy się, żeby przyjeżdżali tu najznakomici muzycy i staramy się, żeby ten repertuar był też taki urozmaicony. Pałac w Rybnej jest chyba jedną z nielicznych instytucji kultury, która jakby bierze udział we współfinansowaniu, czyli zarabia sama na siebie, krótko mówiąc. Pałac w Rybnej jako instytucja kultury ma dotację z miasta, jak każda instytucja kultury, ale część dochodu, tak, wypracowujemy właśnie sami poprzez prowadzenie działalności restauracyjnej i hotelarskiej. Tak więc w Pałacu w Rybnej można i dobrze zjeść, można zrobić eventy, organizujemy wesela, spotkania biznesowe. I oczywiście prowadzimy też hotel, tak, który jest przepiękny, to jest 5 pięknych apartamentów. Dlatego mówię, to jest taka dość specyficzna instytucja kultury, która też zarabia sama na siebie.
Park jest też dość ciekawym miejscem, dlatego że w parku mamy kilkanaście pomników przyrody. Cały park, otoczenie, jak i budynek są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków tak naprawdę, czyli są pod kuratelą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Park czeka na swoją kolej rewitalizacji tak naprawdę, dlatego że pierwotnie ten park wyglądał i mamy takie plany zupełnie inaczej. Ścieżki wyglądały, przebiegały w parku inaczej. Było oczko wodne, taki staw z rybami gdzieś tam z tyłu. Przed pałacem jest miejsce po fontannie, która kiedyś tam była. To, dzisiaj to jest taka betonowa dziura, ale tam kiedyś stała fontanna. Plus bukszpany, które otaczały front jakby w ogóle w pałacu. Więc myślę, że z jakiegoś projektu uda się pozyskać pieniądze i dokonać rewitalizacji tego parku, żeby on wrócił do swojego pierwotnego wyglądu. Pałac w Rybnej jest dzisiaj instytucją kultury miasta Tarnowskie Góry. Organizowane są tutaj liczne wydarzenia kulturalne, w tym przede wszystkim wspaniałe koncerty muzyczne. W pałacu znajduje się także hotel oraz restauracja, do odwiedzenia których serdecznie zachęcamy.